Cześć, witamy was. Paskudnie dzisiaj i deszczowo. Wyście zamawiali taką pogodę? Bo ja jak Boga kocham, nie. Zima, słuchajcie, zima. Plus 10. Jesień, jakaś taka plucha jakieś, o rany po prostu. Coś niesamowitego. Zaczniemy dzisiaj nietypowo, ponieważ zaczniemy od wiodącego polskiego producenta smartfonów, firmy MPT, która ma w tej chwili dwie marki, MyPhone i Hammer. Dlaczego tak zaczynamy? Ano dlatego, że słuchajcie, jest posucha straszliwa. Moglibyśmy od Samsunga i nawet smartfonów nie pokazali w tym tygodniu. No nie, są plotki poza tą mało kto, tak w ogóle to są same plotki. Rzeczywiście smartfony, które w tym tygodniu dokładają do katalogu na przykład, to są w większości plotki. Co prawda w miarę pewne są niektóre, niemniej... No ale nadal ploty, no. Zacznijmy więc od MPT-cha, jego MyPhone'a i Hammera, chociaż powiem szczerze, jak mam mówić o tym MyPhone'ie. To jest MyPhone dla tych, którzy potrzebują telefonu tylko dotykowego. On ma taką specyfikację, że dzwonić się przez niego da. Może czasem się da zrobić również coś więcej, ale nie gwarantuję. Takie smartfony nadal są na rynku najwyraźniej potrzebne, skoro producenci coś takiego produkują, bo to nie tylko MPT, ale również wielu innych producentów nadal wyrzuca na rynek tego typu konstrukcje. Ma to 5-calowy wyświetlaczek TFT. Powiem szczerze, nawet nie pamiętam, w jakiej rozdzielczości to pracuje. No, HD Plus to raczej nie jest, to jest ta oczko nie jest niżej. 480 na to? No tam chyba 960 jest. No jest Android jest. Go, no nie oczekujcie, kurczę, Bóg wie czego. Nie, wiesz co, ja tutaj mam zapisane, że jednak HD jest, czyli jest 720 na 1280, tak. To powodzenia z tym procesorem i gigabajtem RAM. Znaczy, to nie jest procesor, to jest Mediatek 6580, tylko no, to jest procesor, który 4G na przykład nie obsługuje, tak? W związku wiecie, z tym, jak używacie telefonu 6G. Z jedną aplikacją, góra dwiema i to nie jakimiś mocno obciążającymi, to spoko, to jest urządzenie dla was, nie wiem, jakiś tam system sprzedażowy wewnętrzny w firmie i tylko do tego, to spoko, to on da radę. No. Znaczy, słuchajcie, ja nie mogę powiedzieć, że to jest dla was, bo nie znam w tej chwili człowieka zadowolonego z tego typu konfiguracji, ponieważ jak już się smartfona kupuje, to się chce kilka rzeczy zrobić, na przykład dla niektórych oczywistym jest, że Facebook będzie działał. No będzie, ten Lite. No tak, jeżeli ktoś może będzie pamiętał, żeby Lite'a, chociaż powiem szczerze, że w tej chwili Lite też na tyle dużo żre pamięci, że nie wiem, czy ten 1 giga to wystarczy. Nie, to jest, wiesz, może na przykład to, nie wiem, może do taksówki, do obsługi tego systemu zamówień. Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Tak siarzą, naprawdę. Nie, jeżeli nie potrzebujecie wiem. Telefonu, nie mam pomysłu, do czego się może przydać, dotykowym. Można zobaczyć, on jest stosunkowo niedrogi, bo on kosztuje 220 zł, tak? Tyle co zwykły telefon z klawiszami, no tak. Natomiast miejcie świadomość tego, że nie zaoferuje wam tego, czego byście się mogli spodziewać po smartfonie. No dokładnie. Szukam słów przez cały czas, bo trudno jest o tym smartfonie. No to już skończmy, ten drugi jest dużo ciekawszy. Ja jeszcze wspomnę, że ma baterijkę 2000 mAh, no czyli też jest nędza. Natomiast jeżeli chodzi o baterię, to można było baterię dać i to byłby jakiś argument, żeby go ewentualnie kupić, tak? Bo długo wytrzymuje. Cena tylko jest argumentem jedynym, ale też chyba no to jest dla użytkownika, który się zastanawia, czy kupić jakiś telefon z klawiszkami, nie wiem, iOS-em, czy kupić już coś na Androidzie, jeżeli no, chce mieć powiedzmy tego Androida i jakiś dostęp do którejś tam ulubionej swojej apki, no to wtedy tak. Ale lepiej kupić ten drugi telefon, on jest co prawda droższy. Ten drugi jest, ale jest dużo fajniejszy. Ma zdecydowanie sensowniejszą specyfikację. Też nie natomiast jakiś tam wypas, tutaj jeszcze o tym MyPhone'ie jedno słowo. Zdjęć też nie zrobicie za bardzo, chyba że orientacyjne. 2 megapiksele z tyłu, z fauga z przodu, czyli 3/4 megapiksela. Hammer jest rzeczywiście całkiem ok. Cena jest niestety 3 razy wyższa. Niemniej jest to smartfon, nad którym się już można zastanawiać. Tym bardziej, że tam jest i Corning Gorilla Glass i chyba IP68. Tak, jest IP, jest wytrzymałość ta IK na uderzenia, wstrząsy. No jest przede wszystkim duży akumulator, który też może być powerbankiem, czyli można z niego, mając odpowiedni przewodnik, podładować inny telefon. Tam jest i szybkie ładowanie, i rzeczywiście ładowanie zwrotne. To jest chyba główny atut tego urządzenia, poza jego wytrzymałością, czyli to jest sprzęt do roboty. Na długo wytrzyma, dużo wytrzyma, a że nie oferuje jakichś tam, Bóg wie, jakich wodotrysków, no to już jest sprawa drugorzędna. Hammer nazywa się Energy 2, ma IPS-owy wyświetlacz 5,5 cala. Pracuje na Helio A22, to nie jest jakiś genialny procesor, ale wystarczy w zupełności.
Wyświetlacz jest HD Plus bez notcha, jeżeli dobrze pamiętam, no, jest 720 szeroka ramka. 440 zdaje się. Tak, ale no, akurat w takim telefonie o wysokiej wytrzymałości to akurat szeroka ramka ma duży sens, bo no, jest szansa, że nie pójdzie wyświetlacz, jak telefon Wam upadnie, także jest myślę, że 3 jest giga RAM, no, także w miarę sensownie da się na tym pracować, 32 giga flesza, to jest troszeczkę mało, bo zostanie Wam około 20 de facto. Ale jest na miejsce na kartę, także... Jest karta, obsługuje karty. Mówmy się, że multimedia na karcie możecie 13, z przodu 8 megapikseli i cena 699 zł. Tak to wygląda. Całkiem sympatyczny akurat ten model. Samsung Galaxy, o którym mówiliśmy, to nie smartfon, tylko tablet. Wyszedł właściwie wyłącznie w Korei. Będzie pewnie dla reszty świata, chociaż nie wiem kiedy i nie wiem dla której reszty. Tak naprawdę to jest S6, czyli w Galaxy Tab S6. Tyle, że z innym procesorem, ze Snapdragonem 855+, który obsługuje 5G. Także de facto jest to ten sam tablet, ale z obsługą 5G. Jak ktoś potrzebuje. Jak ktoś potrzebuje i się doczeka, że będzie na rynkach osiągalnych. Na razie w Korei to jest rynek nieosiągalny niestety. Skoro już jesteśmy przy Samsungu, Samsung, słuchajcie, i to jest rzecz niezwiązana jakby bezpośrednio z urządzeniami. W tym tygodniu chyba oddał pod ochronę nazwę, chciałem powiedzieć opatentował, ale nie, sprawił, że nazwa Super ISO stała się nazwą prawnie chronioną. Co to jest to Super ISO? Ano, to jest coś takiego, że w tych nowych galaksiakach teoretycznie powinien być większy zakres światłoczułości, tak? W cudzysłowie. Światłoczułości ma być do aż do 6400. W S10 było mniej, bo oni pierwotnie w ogóle jakoś mniej było, natomiast później zrobili do 3200. Natomiast tutaj to Super ISO ma sprawić, że te Samsungi jeszcze robiły lepsze zdjęcia w ciemnościach, z tym, że samo ISO to tutaj sprawy nie załatwia. Jeżeli ktoś robi zdjęcia i kombinuje z ISO, to doskonale wie, że im wyższe ISO, tym więcej szumu i tym większe problemy ze zrobieniem zdjęcia tak naprawdę. W związku z tym, jeżeli towarzyszy temu dodatkowe oprogramowanie, które coś z tym robi, znaczy odszumia de facto, no tak, i robi to dobrze, coś, bo... tak, dobrego, no to może to ma przyszłość. A tak od ciekawostka Samsung to... Mają, tak. W ogóle mają sporo w zanadrzu. Pojawiła się lista modeli LG do update'u, do Androida w 10 i są tam właściwie wszystkie serie, z tym, że no, kolejność jest taka, że przez 3 następne... jak się nazywa okres 3 miesięcy? No kwartały. Tak, przez 3 następne kwartały będzie ten update. Ta lista w ogóle dosyć krótka mi się zdała, no jest ale krótka. Faktycznie te najpopularniejsze modele rzeczywiście są, tam są. Są także... modele oczywiście z wyższych półek, czyli jest seria V, jest seria G, ale jest również seria K, jest również seria Q. Co prawda niestety tylko te ostatnie modele, ale... No, no coś, ale coś jest, lepsze to zapraszam niż zapraszam do newsa, nie? Jeżeli chcecie zobaczyć. Jest lista, jest podane, który, kiedy, mniej więcej. Oczywiście pamiętajcie też, że telefony operatorskie, czyli te, które mają tam różne pierdółki od operatorów, to mogą być pełni od czapy. Dokładnie, mogą być aktualizowane niekoniecznie w tych terminach, w których są aktualizowane telefony z wolnego rynku. Even Blast, czyli słynny Evlix na Twitterze, pokazał render Motorola Razr z rysikiem i obsługą sieci 5G. Produkcja miałaby ruszyć chyba wyłącznie w Chinach, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. A Motorola ma się nazywać Moto G Stylus, przynajmniej według późniejszych. No tak, ale to już nie, tak to nie jest Razr, nie, bo to... zmieszałeś dwa modele. Tak? Pokazał Razra 5G, o! Razra 5G, okay. Motorola ze stylusem. Spoko, tak, Nie, bo ja to wrzuciłem do jednego artykułu, bo to były takie pierdółki. Dzisiaj jestem zmęczony. Nie, no ta pogoda po prostu dobija. Moto Stylus jest ciekawy o tyle, że jest smartfonem z rysikiem. Takich smartfonów z rysikami będzie więcej jeszcze w zapowiedziach i też Wam o nich wspomnimy. Natomiast tutaj ten rysik świadczy o jednej dosyć ważnej rzeczy. Te smartfony, które do tej pory wyszły z elastycznymi wyświetlaczami składane, mają stosunkowo słabe wyświetlacze. One nie są odporne na zarysowania. Mazianie rysikiem po wyświetlaczu mówi o tym, że przynajmniej w teorii ten wyświetlacz powinien mieć wzmocnioną odporność na zarysowanie. W związku z tym jest tam najwyraźniej albo jakaś dodatkowa powłoka, albo jeszcze cokolwiek innego.
wiesz, nacisk punktowy to jest jedna rzecz, bo to jest pukanie, ale jak ktoś chce pisać, a domyślnie prawdopodobnie jest rozpoznawanie pisma na przykład, tak? No tak, no, czy inne tego typu rzeczy, czy nacisk wchodzi w grę, choćby użytkowanie swipe'a, tak? Który wymaga jeżdżenia po wyświetlaczu. Także prawdopodobnie ta Motorola Stylus, G-Stylus będzie miała wzmocniony wyświetlacz. Właśnie, ja ci wejdę w słowo, bo kurczę, trochę może nie na temat, bo mieliśmy mówić o Motoroli. Podobno Samsung szykuje Galaxy Folda kolejnego. Tak, dlatego właśnie ja z rysikiem. Wiem, że jeszcze też o tym powiem, bo to nie jest jedyny smartfon. Dokładnie, dobra. Jest specyfikacja tej Motoroli. W zasadzie to będzie, można powiedzieć, taka Moto G, tylko z dołożonym rysikiem. No tak, ale ta specyfikacja też jest, na razie to jest specyfikacja z dużym gdybaniem. No to jest przeciek, tak? Oni tam podają Snapdragona 1,8 GHz, 4 GB pamięci RAM, 128 flesza, wyświetlacz od 6,3 do 6,4 cala. To jest, podejrzewam, szacowane na podstawie tego rendera, który się pojawił, zdaje się. 4000 mAh baterika, czyli miałaby być identyczna jak w Razorze, i 48-megapikselowy aparat, z tym, że aparaty tylne 3, przedni 1 w dziurce. Tak, dodatkowo. Tak, w dziurce. Czyli po prostu w zasadzie tą specyfikację, to podejrzewam, że ktoś sobie podrapał się w głowę, stwierdził, to będzie po prostu Moto G, przepisał speckę Moto G, bo tam pewnie będzie Snapdragon 600 tam parę. Tak. Te 4 giga to jest u Motorola w tej chwili standardzik, tak samo 128 pamięci też, więc... No ale będzie taki telefon, pytanie, czy będzie u nas? A, no i tak informacyjnie, kiedyś żeśmy wspominali z tydzień lub dwa temu o Motorola Edge Plus, która ma być na Stany. Więc na pewno to nie jest Edge Plus. To jest po prostu G8 Stylus. Edge Plus ma być high-endem, ale troszeczkę w inną stronę. No w ogóle Motorola ma podobno wrócić do flagowców. Ma być flagowiec, ma być Z-ka podobno pokazana na MWC. Powiem wam tak, ja uwierzę, jak zobaczę, i w to, że to jest na pewno taki 100% pełnokrwisty flagowiec, to też uwierzę, jak zobaczę, bo Motorola zbyt dobrze sobie radzi w strefie średniaków i myślę, że nikt nie będzie się pchał na siłę do flagowców, kiedy średniaki dobrze robią. W Chinach tak w ogóle niezbyt specjalnie się dzieje, jeżeli chodzi o rynek mobilny. Bardzo wiele marek traci rzeczywiście na sprzedaży chińskiej, bo poza wyjątkiem jest Huawei, zdaje się, jeżeli... Jakim wyjątkiem? Natomiast dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że właścicielem marki Motorola na rynku mobilnym jest Lenovo, które produkuje nie tylko smartfony. Jeżeli chodzi o pozostałe firmy, to one się w dużej mierze ograniczają wyłącznie do smartfonów, natomiast Lenovo jest producentem również różnych innych urządzeń, stąd może mi troszeczkę więcej pieniędzy na to, żeby inwestować w parcie w tym sektorze mobilnym, tak? W związku z tym to, co Adaś mówił, że oni szykują flagowe smartfony, że mają wrócić do flagowców, jest to jak najbardziej możliwe, bo mówię, wykorzystają tym samym straty innych, żeby może troszeczkę poprzeć i może troszeczkę wyżej w rankingach sprzedaży podskoczyć w tym roku właściwie. No przekonamy się na MWC po prostu. Zobaczymy. Pojawiły się na giełdzie specyfikacje dwóch Motoroli. Motoroli Moto G8 i Moto G8 Power. One są na tyle pełne, że ja je wrzuciłem również już do katalogu, sprawdzając w różnych miejscach różne rzeczy. Specyfikacje są stosunkowo podobne, ponieważ oba smartfony są oparte na Snapdragonie 665. Mają oczywiście różne pamięci, mają różne baterie, mają różne inne rzeczy. Również wyświetlacze, chociaż wyświetlacze jest, zdaje się, zbliżone, bo to jest około 6,4 cala. Aparaty też chyba inne są, tak, nie? Moto G, czyli ta wersja podstawowa, ma wyświetlacz, miałaby mieć wyświetlacz HD+, natomiast Power Full HD+. Z dziurką, jeden i drugi z dziurką z przodu na przedni aparacik. O Snapdragonie mówiłem. Jeżeli chodzi o wersję podstawową, to na giełdzie pojawiają się informacje o dosyć dużej ilości konfiguracji pamięci. 2,3,4 giga RAM-u, 32,64 giga flesza. 4000 mAh baterika z ładowaniem 10-watowym. Aparaty z tyłu 16 plus 2 plus 8, z przodu 8. To powiem przy okazji, jak skończę o drugiej. Natomiast druga, podobny wyświetlacz, tylko tak jak wspomniałem, Full HD+, też z dziurką. O konfiguracji pamięci wiemy tylko 4,64 giga. Bateria mocniejsza o 5000 mAh i z ładowaniem 18-watowym. Cztery aparaty z tyłu. 16, 2 i 2 ósemki, natomiast z przodu 25 megapikseli. To, o czym muszę wam powiedzieć, podobnie jak i w przypadku wszystkich innych Motoroli właściwie, jak wam powinienem mówić, to to, że różnią się pierdołami poszczególne wersje.
Dlatego, że niby nazwa jedna, natomiast na różnych rynkach mają różne rzeczy. Tutaj te różnice, które wychwyciłem, to jest radio FM i obsługa Wi-Fi 5 GHz. Jako, że sprawdzałem wszystkie certyfikaty, jakby te, które są legalnie już, stąd wiem, że niektóre wersje obu tych Motorola będą obsługiwały 5 GHz Wi-Fi, inne nie. Jedne będą miały radio FM, inne nie. Jeszcze jedna różnica, która jest w tej chwili niesprawdzalna, która występuje pomiędzy różnymi egzemplarzami tego samego modelu Motorola, to jest kwestia czujnika, najczęściej żyroskopu. Może być, albo może go nie być. I NFC, tak samo i NFC, tak zależnie od rynku. NFC niestety zawsze nie jest niczym pewnym. No to jest niczym, Motorola wtedy... No jest. I tyle, jeżeli chodzi o Motorola. Znamy datę premiery Poco X2, ma zadebiutować 4 lutego, z tym, że słuchajcie, nie ma tak naprawdę na co czekać, jeżeli ja nawet wpakowałem do katalogu również, dlatego, no jest... że Poco X2 to jest Redmi K30. Już w zasadzie teraz to jest pewne, bo nawet wygląd jest taki sam. Już wiadomo, specyfikacje najpierw podawali. No ale to nie jest jakiś tragiczny telefon, także nie, to jest dobry telefon, ładny, dobry, nie ma sprawy, no. Po prostu nic nowego, tak? To już jest coś, co na rynku się pojawiło. Otóż to. No dobra, i teraz na temat tego Samsunga, o którym Adaś mówił, i nie tylko na temat tego jednego Samsunga. Według doniesień XDA kolejny Fold miałby się pojawić już w drugim kwartale tego roku. Miałby bazować na Snapdragonie 865, oczywiście z obsługą sieci 5G, i miałby właśnie posiadać rysik S Pen. Co Adasiowi się tak bardzo podobało i co również świadczy o tym, że ekran będzie wzmocniony. I prawdopodobnie będzie to taki sam ekran, jaki jest zapowiadanym tym Galaxy Z Flip. Bo od razu, tak dla formalności, nie mylcie Folda 2 z Flipem. Flip to jest klapka, Fold to jest książeczka, tak jak Fold numer 1. W ten sposób rozkładany, no tylko, że teraz będzie miał ten ekran pokryty tym, co nazwali niby szkłem. No czy to jest szkło, czy nie jest... Zobaczymy, przekonamy się, w nazwie jest glas jak byk, a czy faktycznie to jest szkło, to już Jacek w zeszłym tygodniu się unosił, na ten temat nie ma sensu tego powtarzać. Do tego taki serwis, który ostatnio bryluje, jeżeli chodzi o newsy rzeczywiście fajne, czyli Let's Go Digital, publikuje również autorskie rendery, bo oni sami sobie robią po prostu. Tak, no, w na podstawie 3D publikują, szkiców, przecieków, publikują rendery informacji. Takiego Samsunga składającego się z trzech części. Składanego na Z. Dwa jak harmonika, tak? Literę Z, dosłownie. Dobrze, a przy tym, skoro już jesteśmy przy i serwisie, i przy Samsungu, to jeszcze pokazali dzisiaj również i własnoręcznie zrobiony render, i rysunki z amerykańskiego urzędu patentowego Samsunga, który miałby mieć 3 wyświetlacze, jeden główny i 2 maleńkie dodatkowe, jeden na górze, drugi na dole. Sprawiające, że urządzenie wygląda no trochę jak jajo, bo ma zaokrąglony dół i zaokrągloną górę. I na tych dodatkowych wyświetlaczach miałyby się pokazywać rzeczy, które właściwie se użytkownik zdefiniuje, tak? Czyli albo skróty do oprogramowania, albo różne informacje widżetowe, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, i to miałoby być ruchome jak kółka, tak, że można sobie przesuwać i wybierać rzeczy nie przechodząc dalej. Jok jakby rozciągnięty, ale to mi się wydaje, że to jest w ogóle jakiś z przeszłości projekt, tylko go opatentowali, żeby im nikt nie... To znaczy, no nie wiem, mówię, zobaczymy. Jeżeli się do urzędu wrzuca, to znaczy, że ktoś rzeczywiście czuje, że to ma jakiś potencjał. Może. Nawet tak. Jeżeli sami tego nie zrobią, to jeżeli ktoś będzie chciał zrobić, to wezmą od niego pieniądze, tak? Za to, że skorzysta. To. Tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy Flip, to mamy z giełdy informacje, tak, że przede wszystkim potwierdzają się to, że mają być 2 wyświetlacze, czyli ten drugi się potwierdza, malutki, bo mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Ten duży miałby mieć przekątną 6,7 cala po rozłożeniu oczywiście i rozdzielczość 1080x2636. Ten drugi miałby być super AMOLEDowy i pracować w rozdzielczości 300x116 pikseli. Snapdragon 855 z plusem w środku, 8 giga pamięci RAM, 256 flesza, 3300 bateryjka, aparaty 12 plus 12 i po drugiej stronie 10-megapikselowa jednostka. Tyle jest na giełdzie, tyle możemy Wam powiedzieć.
Pojawiła się w zapowiedziach Huawei Nova 7i. Huawei Nova 7i to tak jak ten Poco, to nie jest nic nowego, tylko to jest smartfon, który już znacie pod nazwą Nova 6 SE, co prawda Nova 6 SE pojawiła się na rynkach Dalekiego Wschodu, u nas nie była dostępna. 7i ma być wersją tego smartfona na rynki europejskie, na razie, chociaż na razie też się zdaje się jakoś egzotycznie w Tajlandii pojawiła. No tak, w Malezji. Czy w Malezji. No dobra, Malezji. No gdzieś tam no. W każdym razie nie pamiętam już dokładnie. Są również też co prawda na razie nie rendery, ale rysunki Huawei Mate X2 z jednego z europejskich biur certyfikujących. I on tam, słuchajcie, na tych rysunkach jest z rysikiem. A zatem również w przypadku Huawei możemy się spodziewać utwardzonego wyświetlacza. Diabli na razie wiedzą, jak, w jaki sposób będą się chcieli podzielić technologią. Natomiast jest rysik na rysunkach. I najważniejsze jest składany ekran do wewnątrz, nie na zewnątrz. Tak, to jest... Ktoś tam chyba... Z tym, że ja napisałem i później się zacząłem skrobać w głowę, bo tak naprawdę to jest tylko rysunek. No dokładnie. Tam nie ma... Jest render, co prawda, który rzeczywiście sugeruje, że ten wyświetlacz jest w środku, podobnie jak w Samsungu. Natomiast ja bym się nie przywiązywał do tej myśli. Może być tak naprawdę różnie. Może być i tak, dlatego że na rysunku po prostu nie widać, który jest wyświetlaczem, a który wyświetlaczem nie jest. Okej, no ja myślę, że... A po złożeniu, wiesz, wygląda identycznie. Tak, ale były już wcześniej takie przecieki, że Huawei myśli, żeby odwrócić Mate'a w drugą stronę i żeby ekran był wewnątrz. Także możliwe, że tak zrobią. Może chcą wypróbować, który wariant sprawdzi się lepiej na dłuższą metę w codziennym użytkowaniu. Który się będzie lepiej sprzedawał. Nie wiem. Jest taka sugestia, że może tym razem zrobią podobnie jak Samsung po prostu, czyli rzeczywiście do środka. W Wiedniu Wang Fei, szef Consumer Business Group Huawei w Austrii, wyraźnie powiedział, że Huawei nie planuje powrotu do korzystania z usług Google, nawet jeżeli odzyska licencję. Co prawda później po tym, jak zagraniczne serwisy zacytowały tego newsa i pana prezesa, zaraz się odezwał PR Huawei, że to nie do końca tak, znaczy, bo oni właściwie nie zaprzeczyli temu tak naprawdę, ani nie potwierdzili. Dokładnie, no nie zdementowali tego stanowczo. Także prawdopodobnie Huawei jest już przygotowany w tej chwili, są decyzje podjęte, że Google nie wróci, czy wróci, czy nie wróci, nawet jak wróci, to i tak pozostajemy. I myślę, że to jest bardzo słuszna decyzja z ich strony, no bo tak naprawdę amerykańska administracja jest nieobliczalna. Mogliby pozwolić na pół roku, po czym po pół roku znowu by powiedzieli, nie wolno. Oczywiście. I sobie radźcie i kombinujcie. A tak to już raz wykombinowali, mają rozpracowane własne rozwiązanie, będą je promować. I to jest, no, moim zdaniem, słuszne posunięcie ze strony. Też mi się zdaje, mogli to zrobić pół roku temu, ale ja rozumiem, to są ogromne pieniądze to jest, i ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, nawet nie pół roku, to ta co najmniej pół poza roku, tym to jest ogromny koncern, więc tam też ten proces decyzyjny jest duża inercja po prostu. Nie przebiega just like that, tylko trochę trwa. Dzisiaj tutaj znalazł newsa, że Nubia Red Magic 5G ma dostać ładowanie 80-watowe. Te smartfony niedługo po prostu odlecą chyba. No, nie wiem jak to, ale no... Też, uwierzę jak zobaczę, no słuchajcie, to będzie grzało baterie jak diabli. Adam zdaje się wyliczył, że 9-amperowa ładowarka. Nie, no na ekranie to widać, parametry ładowania, to jest zrzut ekranu, gdzie są pokazane parametry ładowania. Ja myślałem, że miałeś na 5. Nie, jest zrzut ekranu, bo gościu zrobił, szef Nubii zrobił zdjęcie, patrzcie jak mi się szybko telefon ładuje. Co mnie bardziej zastanowiło, jest tam pokazana temperatura baterii, która jest bardzo dobra, bo tam jest 30 stopni bodajże, z niewielkim dodatkiem. Więc to jest idealna temperatura do ładowania baterii. Coś mi się zdaje, że on dopiero ją podłączył i zrobił od razu zdjęcie, bo tam jest chyba możliwe. 8% naładowania. 9 amperów to jest... No, prawda? Ja podejrzewam, że ta bateria to tam się będzie grzała jak dobry piekarnik i myślę, że nie posłuży długo, ale... Słuchajcie, to nie tylko bateria. Każde złącze, jeżeli będzie niedobrze wetknięta ładowarka, to już jest niefajnie, dlatego że to jest powód do tego, żeby tam przeskakiwała iskra i żeby tam się grzało z kolei potwornie. Ale słuchajcie, zostawmy to producentowi do rozpracowania. Myślę, że to rozpracują i tyle. I jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Nie mamy jej w newsach, bo jeszcze nie zdążyliśmy dzisiaj wrzucić w newsy. Do wyścigu, słuchajcie, miano najlepszego smartfona składanego z elastycznym wyświetlaczem dołączył Intel. Na razie to jest co prawda wniosek patentowy, ale on wygląda bardzo fajnie. Gdyby to miało rzeczywiście się pojawić, nie miałbym nic przeciwko, bo to jest smartfon troszeczkę szerszy, przypomina tablet bardziej niż smartfon, to rzeczywiście ze względu na wymiary, który po rozłożeniu rzeczywiście robi pełnowymiarowego
pełnowymiarowy tablet. Także rozwiązanie no wygląda na papierze bardzo fajnie. Ciekawie, zobaczymy. Ale podejrzewam, że przynajmniej półtora roku do roku potrwa, zanim oni cokolwiek, dokładnie, jeżeli cokolwiek z tym zrobią, tak? O ile właśnie będą chcieli. W każdym razie Intel najwyraźniej też by miało. Może sprzedadzą to jakiemuś producentowi, może sprzedadzą, po prostu to rozwiązanie. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze tylko kronikarsko na koniec dodam, że jeszcze się szykuje nowy Realme. Macie podlinkowane te informacje, które na razie są. Jest tam też termin premiery. Tyle. Realme C3. Tymczasem szykujemy się na MWC. Powoli spływają zaproszenia. No, powoli będzie, spływają będzie terminy. Będzie pracowicie. Także będzie rzeczywiście... Niedziela targowa będzie bardzo bujna, to już wiem w tej chwili. Po drodze jeszcze mamy premierę Samsungów, ale to za 2 tygodnie się spotkamy z tej okazji i pogadamy. Będą no, różne będzie jeszcze się imprezy działo przed MWC, ale też niewiele no pewnie no jeszcze te Motorola, o których mówiliśmy, tak, po drodze pewnie się przytrafią, także będzie się działo, dopiero się zaczyna. Na razie mamy spokój, więc odpocznijmy, wy odpocznijcie, my odpocznijmy na razie od tych telefonów, bo się zacznie. Zobaczymy się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Dziękujemy, no, że wpadliście jak zwykle. Jesteśmy bardzo wdzięczni, pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia. I życzymy wam słoneczka. Cześć, trzymajcie się, miłego weekendu. Hej.